Samochód ekologiczny wcale nie musi być nudny. Może wyglądać atrakcyjnie i sprawiać frajdę z jazdy. Passat Blue Motion z zewnątrz nie różni się praktycznie niczym od innych Passatów. Jest troszeczkę niższy i ma znaczek demaskujący jego proekologiczność. Cała różnica siedzi pod maską. Jako baza dla tej wersji posłużył dwulitrowy silnik TDI. Z silnikiem pracuje pięciostopniowa skrzynia biegów o nieco dłuższych niż normalnie przełożeniach, ale nie tak długich, by nie zatęsknić za szóstym biegiem. Auto posiada również system Start and Stop. Prędkość maksymalna Eco Passata 200 km na godzinę. Parametry jak najbardziej przyzwoite, a jeszcze lepiej wygląda spalanie. Prawdziwe cuda dzieją się na trasie. Jadąc dynamicznie, naprawdę trudno przekroczyć granicę 5 litrów na 100 km. Spokojna jazda daje rezultat zbliżony do 3,5 litra. Bajecznie. Wnętrze? Jak to w Volkswagenie. Bez fajerwerków, ale i bez obciachu. Wszystko na swoim miejscu. Przejrzyste, proste w obsłudze. Wygoda to jeden z najważniejszych atutów tego auta. Miejsca jest dużo i wszędzie. Z przodu, z tyłu i w bagażniku. Cena w okolicach 95 tysięcy też nie wydaje się być przesadzona. Za wygodę i niskie koszty eksploatacji trzeba najpierw zapłacić. Jeśli tak ma wyglądać ekologiczna przyszłość motoryzacji, jesteśmy za. Należy tylko popracować nad emisją spalin. 128 g CO2 na kilometr to wynik dobry, ale spokojnie do poprawienia.